Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Alessandro i tym krótkim materiałem chciałem zaprosić Was na kolejnego streama na moim kanale. Kolejny stream będzie poświęcony tym razem karierze Deportivo La Coruña w trybie hardcore. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka tej serii właśnie zakończyłem sobie pierwszy sezon drużyną Depor. Niestety rzutem na taśmę nie udało się awansować do Europejskich Pucharów, nad czym bardzo ubolewam, ale to nie zmienia faktu, że obiecałem Wam, że nakręcę po prostu dla Was przebieg cały, okienka transferowego i myślę, że doskonałą okazją do tego zwłaszcza, że to okienko transferowe będzie przeprowadzane właśnie w myśl zasady trybu hardcore, właśnie, że świetną okazją ku temu będzie właśnie przeprowadzenie po prostu streama z tego okienka transferowego, tak więc bardzo serdecznie zapraszam już jutro na godzinę 17:39 maja, kariera Deportivo La Coruña, tryb hardcore no i właśnie przebrniemy sobie przez to letnie okienko transferowe, dlaczego taka pora, dlaczego 17.30, oczywiście powód jest bardzo jasny, otóż jutro oczywiście odbywa się rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów, gdzie Juventus zagra u siebie rewanż z Monako. Oczywiście em, sytuacja nie jest jeszcze przesądzona, Monako przecież ma jeszcze możliwość dorobienia dwubramkowej straty z pierwszego meczu, ale wiecie co, ja jestem dziwnie spokojny, że Stara Dama zagra po roku posłuchy po raz kolejny w finale Champions League. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przypominam, 9 maja, godzina 17.30, live stream z trybu hardcore Deportivo La Coruña i Letniokienko Transferowe. Serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko. Na razie.